Hej, cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mary, ze mną jest Kuba. Dzień dobry, i to wieczór. jest podcast Pogadani. Tak, nagrywają. Tak. Dzisiaj chcemy porozmawiać o dosyć śmiesznej rzeczy. Chcemy wam opowiedzieć troszeczkę o tym, jak my znosimy siebie 24 godziny na dobę. Niestety. Niestety. Pomijam fakt, że śmieszną rzeczą, którą chcę poruszyć. Chodź, kochanie. Moment, muszę wrzucić kota na regał. Trzeba wziąć kota. Na regał. Idź. Tak. Pomijam fakt tego, że bardzo często ludzie biorą nas za związek i podejrzewam, że wszyscy nasi sąsiedzi tak myślą. Albo za rodzeństwo. Albo za rodzeństwo. Pozdrawiamy tych z YouTube'a, którzy myśleli, że jesteśmy rodzeństwem. Tak. Tyle tematem wstępu. Tak. Roll the intro. Dobra. To tak jak Mary powiedziała, pozdrawiamy serdecznie ludzi, którzy biorą nas za parę, ewentualnie za rodzeństwo. Tak jest. Zdarzyło się to na jej kanałach. Tak. Na moim kanale jeszcze nikt nie dał takiego komentarza, ale przypuszczam, że niedługo tak będzie. Jest nas pełno w naszych wzajemnych vlogach, bo w sumie jeżeli ktoś nie śledzi na bieżąco, to może nie wiedzieć, że ja też zacząłem serię swoich vlogów kręcić. Zaczął, brawo, klap, klask. Zacząłem, klap, klask. Tak jest. No i jak to jest, że my siebie znosimy, Mary? Jak ci jest ze mną? Warto wspomnieć, ponieważ między nami jest bardzo duża różnica wieku. I teraz trzymajcie się stołu. Ja mam lat 22. A ja 31. 11 lat różnicy. Między nami jest 11 lat różnicy. Znamy się od 2016. 14. Albo 15. Może. Coś takiego. On nosił pieluchy, jak się poznaliśmy. Tak. Tak było. Tak było. I w ogóle ten crazy pomysł, że postanowiliśmy razem zamieszkać, jest w podcaście pierwszym w sumie z tej serii. Chyba tak. Chyba tak. Rzuć wszystko i wyjedź na Śląsk. Tak, rzuć wszystko, wyjedź na Śląsk. No i te... Nasza relacja tak. Jest do tego stopnia zaawansowana, jeżeli mogę to tak określić, że kiedyś od pewnej osoby usłyszeliśmy, że jest zazdrosna o to, jaką ja mam relację z Mary. Tak było. To było śmieszne, okropne i prawdziwe, bo po prostu my z Mary mamy... Jeden mózg. Opowiesz ostatnią historię o KFC? Tak, opowiem historię o KFC. Tylko tak właśnie w woli wstępu jeszcze powiem po prostu, że bardzo często czytamy sobie w myślach albo po prostu nauczyliśmy się już przebywać ze sobą do tego stopnia, że jedno z nas robi coś, zanim drugie o to poprosi, i to jest strasznie dziwne. To jest strasznie dziwne. Fajne. Z jednej strony fajne, a z drugiej strony cringe nas bierze za każdym razem. Mhm. Więc tu sławetna historia z KFC. Był poniedziałek wielkanocny czy niedziela wielkanocna? Niedziela wielkanocna. Ja byłem w takim strasznym raszu. No i tak wbiegałem do domu, wbiegałem. No i w pewnym momencie wbiegałem już na parę godzin, bo się ze znajomym miałem spotkać. No już tak na wyjściu, coś tam zabierałem z biura. Mary akurat siedziała w biurze, jak zwykle. Jak zwykle. Mary się do mnie obróciła i powiedziała: ej bro, a ja się jej zapytałem, czy pożyczyć jej, znaczy przelać jej kasę na to, żeby sobie mogła zamówić KFC. A ja byłam jak tak, właśnie to chciałam powiedzieć. Ale zanim do tego dopowiedziałaś, to była takie pasolinne pół minuty ciszy, tak. I patrzenia na siebie na zasadzie, co się właśnie stało. Tak. I dlaczego. Tak. Jakby kompletnie nie wiem. Nie wiem w którym momencie. Nie wiem dlaczego. Już pomijając takie rzeczy, wiecie, jak posprzątanie kuwety, nie wiem, tam nakarmić koty. Albo krzyczę z biura, przynieś mi jogurt, a on właśnie wchodzi z jogurtem, nie? Tak jest. No,
więc nasza relacja... Mam też wrażenie, że po prostu bardzo szybko zostaliśmy wyrzuceni w przebywanie ze sobą tak długo i powoli, po prostu przebywając na terenie jednej studio sypialni, nauczyliśmy się swojego toku trybu życia. Też. Tak. A że bardzo dużo rzeczy robimy razem, bo mamy bardzo dużo wspólnych zainteresowań, no to nauczyliśmy się, co kto lubi, co kto czego potrzebuje. Na przykład, czy chcesz jakieś tam pieczątki i dam akurat takie, które ci się spodobają, tak. Albo jakieś takie rzeczy. To było bardzo... To nasze zderzenie, po tym jak ja się tu przeprowadziłam, to było bardzo... Intensywne dla mnie, bo ja do tej pory nigdy nie spędzałam z nikim tak dużo czasu. Mm-hmm. Ja nawet w związkach nie spędzałam z nikim tak dużo czasu. To prawda. Dlatego ludzie myślą, że my jesteśmy w związku, bo na, powiedzmy, godzinnego vloga, bo ostatnio takie mery robi, mnie nie ma przez może 20 minut? No, coś takiego. Tak. To jest... Też zawsze mówię, że to jest trudno, żeby mnie nie było u ciebie albo ciebie u mnie, bo dzielimy jednak tą samą przestrzeń i gdzieś zawsze ktoś pójdzie do łazienki czy do kuchni. No to prawda akurat jest. Szczególnie, że dużo siedzimy w biurze, tak. Bo udało nam się ogarnąć fajne mieszkanko i mamy osobny pokój na biuro. Tak, bo jest. Wcześniej siedzieliśmy w pokoju Mary, a teraz mamy takie biuro. Mamy swoje sypialnie, mamy swój salon, mamy teraz biuro. W którym są tylko biurka, nasze rzeczy do sklepów, jakieś tam pierdoły i to jest w sumie bardzo fajne i nigdy nie sądziłem, że będziemy mieli taką przestrzeń. Jakby nasze biuro nie jest duże, bo nie jest duże nie tak naprawdę. Nie jest duże, to prawda. Ale jest wystarczające i bardzo fajnie się siedzimy tu po prostu, no jakby. Oglądamy filmy tutaj, pracujemy, coś tworzymy, gramy w gry. Jemy obiady oglądając Grę o Tron. Tak. Wkręciłam Kubę w Grę o Tron. Tak jestem było. Z siebie dumna. Dobrze ci poszło generalnie, bo się wkręciłem tak, że no ja nie wiem, co mi się stało, ale coś mi się stało. Ale to dobrze. To dobrze. Tak właśnie sobie żyjemy. I odpowiadając już na wszystkie frapujące pytania, nie jesteśmy w związku i go nie ukrywamy. Nie ukrywamy tego związku. Głównie z pewnych względów nie jesteśmy w związku. Nie wiem, mamy powiedzieć... No możemy powiedzieć, no Jezu. No Mary jest kryptolezwą, a jestem ci z pedałem, no. Jakby nie chcemy nikogo urazić, ale... To są takie żarty nasze. Cześć Ragnar. Właśnie Ragnar przyszedł. Kuba mówi, że jestem kryptolezum, dlatego że zawsze mówię, że jakieś dziewczyny są ładne, ale nie chciałabym mieć nadal z nimi nic wspólnego. Jak z każdym człowiekiem. Więc w sumie... Tak. Bo ja mam bardzo taki syndrom, że ja... Oglądam dziewczyny i jestem jak one są takie piękne i wspaniałe. Ale oglądam nic, dziewczyny. Oglądam na przykład na Patrzę Instagramie. Przez krzaki, Patrzę przez krzaki, jak idziesz przez park i cała płonę. Tak jest. Cytując piosenkę Disco Polo. No ale nie. Chodzi o to, że zawsze jak widzę jakąś piękną dziewczynę, to ja się zachwycam, że chciałabym taka być, nie? A tak naprawdę nie chciałabym nic mieć wspólnego. Ponieważ moja orientacja seksualna to niezainteresowana. To prawda. Ty się interesujesz w dziennikach. Ja się interesuję dziennikami. Ja mam dużo... Moim mężem na zawsze jest Nathan Drake. To prawda. To jest mój mąż forever. Wcale ci się nie dziwię. No, ja się sama sobie też nie dziwię. A drugim mężem jest Jasiek czy Gerwant? Gerwant. Okay. A trzecim potem jest Jasiek. Dobrze. Śnieg. Dobrze, nic nie wiesz. Ale dokończając to, co chciałem powiedzieć, jakby nie ukrywamy, że jesteśmy w związku. Nie ukrywamy, że jesteśmy w związku. Tu się nie dzieją żadne rzeczy za zamkniętym, wyłączoną kamerą. Disgusting. Po prostu już tak się znamy. No. I jakby, czy nam to przeszkadza? Mam wrażenie, że my żyjemy w takiej symbiozie trochę.
Tak, po prostu nasze domostwo, nasze kotki, my jesteśmy takim organizmem, który sobie po prostu płynnie funkcjonuje. Tak. No, i to my jest... sobie tak funkcjonujemy z dnia tak. na dzień. Czasem nam się nie chce. A czasem nam się chce. No. W sumie to jest śmieszne, że... Znaczy, śmieszne. Jakby... zastanawia mnie, kiedy ludzie mówią, że o, wyglądamy jak rodzeństwo albo coś takiego. Zastanawiam się często, jak mało... Znaczy, czy problemem jest to, że mało kto ma taką relację z kimkolwiek? No... Czy o co chodzi? Nie wiem, trudno powiedzieć, bo na pewno nie jesteśmy do siebie podobni z wyglądu, to na 100%. Ale właśnie może dlatego, że mamy właśnie taką relację bliską, że... Tak, no ale w tym momencie, wiesz, zastanawia mnie, czy to naprawdę jest tak bardzo niespotykane? Wiesz co, między kobietą i facetem na pewno. Mi się tak wydaje, ponieważ nie wszyscy na pierwszy rzut oka, wierz mi lub nie, znają orientację seksualną. No to tak, to jakby no. swoją drogą. Ale nawet jak ktoś mówi, że jesteśmy rodzeństwem, to ja przypominam sobie tych wszystkich znajomych, których mam, którzy mają rodzeństwo. I jakby nawet jeżeli ta relacja jest taka bardzo fajna i zażyła, to i tak nie znam nikogo, kto ma relacje na aż tak wysokim poziomie, jak my mamy. Tak, dlatego że ja na przykład nie znam osoby, która chciałaby ze swoim rodzeństwem spędzać tyle czasu, ile my razem spędzamy. No to swoją drogą, nie? No. Jakby to nie jest tak, że my spędzamy ze sobą czas, bo musimy, bo jakby jeżeli mamy swoje sprawy, to każdy zajmuje się swoimi sprawami. Każdy siedzi przy swoim biurku i ze słuchawkami i jakby to my tego nie odbieramy. Znaczy jakby no, spędzamy czas ze sobą, bo jesteśmy w jednym pomieszczeniu koło siebie. No. Jak coś jedno powie, to drugie odpowie. Ale są czasami takie momenty, gdzie my naprawdę nie jesteśmy przyklejeni do siebie, oglądając Grę o Tron przy obiedzie. To prawda. I to jest spoko, że mamy taką swobodę robienia tego, na co mamy ochotę. Nie przejmując się tym, co druga osoba myśli, ale wiedząc, że druga osoba będzie jak okej, okay, nie musisz ze mną spędzać, nie musisz siedzieć koło mnie przez cały dzień, dlatego że razem mieszkamy. I uważam, że to jest bardzo fajne, bo kiedyś Kuba miał takie wątpliwości, że Boże, ja nie spędzam z tobą czasu, ja jestem jak bro, uspokój się, masz swoje życie i nie musisz ze mną siedzieć, jestem dużą dziewczynką, mam dwie rączki, dwie nóżki i mogę się zająć sama sobą. No w sumie tak. Zupkę chińską sobie zrobisz, może nawet kuchenkę odpalisz. Tak jest. Tutaj żart, dlatego że Mary bardzo boi się kuchenki, bo miała pożar w kuchni. Tak było. To nie jest zabawne, nie, ale... Nie, to nie jest zabawne, ale... No. My wiemy, tak. Dlaczego Mary nie lubi kuchenek, aczkolwiek jak gotujesz, to wyglądasz seksownie. I to jest kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć. Mamy niepisany challenge, żeby zażenować siebie jak najwięcej razy w ciągu dnia. Padają teksty, które jak czasami słyszą nasi sąsiedzi, to przypuszczam, że chcą dzwonić albo na policję, albo do TOZ-u. Albo na pogotowie. Albo na pogotowie, albo zastanawiają się, czy nie jesteśmy seryjnymi mordercami. Tak. Albo nie wiem, czy nie jesteśmy prankerami, pranksterami. It's just a prank, bro. Może nie będziemy przytaczać wszystkich tekstów. To, co powiedziałem, że Mary wygląda seksownie, no to jakby, wiecie, to jest takie lajtowe. Historia z poczty, szybko. Poszli sobie debile na pocztę coś tam załatwić. No i stoją przed tym okienkiem przy pani. Ja tak patrzę. No cukierki. Kupię cukierki na poczcie. Pomijając fakt, że teraz można wszystko na poczcie kupić. Nie? Brakuje jeszcze, żeby można było, żeby tam... Ślub wziąć. Pewnie można, jak się uprzesz. Ale właśnie czekamy, aż pani tam glika w komputerze. Ja mówię, o cukierki wezmę. Po czym rzuciłem tekstem, że... Bo ty zacząłeś, otworzyłeś sobie te cukierki i zacząłeś sobie już jednego jeść. Tak. A ja się pytam, czy dobre... Ja rzuciłem tekstem, że słodkie, ale nie tak jak ty. I Mary w tym momencie tak się o mnie uparła i powiedziała, jak taka typowa dziewczyna do chłopaka, ha, 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 debilu.
A pani w okienku chciała chyba zwymiotować. Pani w okienku chciała zwymiotować na 100%. Aczkolwiek było widać, że ona nie chce być w tym miejscu, w tym momencie. W tym uniwersum. Dokładnie. Ona idzie do uniwersum Spider-Piga. I ciul. Także czasem osoby postronne dostają naszymi próbami zażenowania się nawzajem. Jak ktoś do nas przychodzi, nasi przyjaciele, to potrafią czasem wysłuchać. Niektórzy się nawet dziwią. No. A my to tak mamy takie codzienne. Czasami to jest obrzydliwe. No, padają różne teksty o dobieraniu się albo robieniu różnych dziwnych rzeczy z różnymi rzeczami w ciele, na ciele człowieka. Nie pogrążajmy się, ale po prostu te nasze docinki, no, każdy z nas stawia poprzeczkę coraz wyżej. Mm-hmm. I ja na chwilę obecną nie ma granic. Aczkolwiek czasem jak ty pierdolniesz jakimś tekstem, to kuźwa. Bo Mera jest taka cicha, tak odbija tą piłeczkę, odbija, ale czasem przychodzi taki dzień. Mery ma czasem tryb Savage. Jak przychodzi ten dzień na tryb Savage, to jak rzuci jakimś tekstem, to ja mam ochotę iść schować się do łazienki. I krzyczeć, zostaw moje parówki. Tak jest, jak nasi sąsiedzi do siebie nawzajem. Hashtag historie zasłyszone z komina, znaczy z przewodu kominowego. Za chwilę do tego wrócimy. Tak, za chwilę do tego wrócimy. Jezu, nigdy nie zapomnę, bo to mi zawsze przychodzi do głowy. Jak kiedyś byłam strasznie zła, i coś tam się przekomarzaliśmy z Kubą, a ja krzyknęłam, ty spierdolony pedale. Tak było. A ja tak stanąłem. Mówię, okej. Najlepsze jest to, że to wyszło z moich ust, a ja potem dopiero zdałam sobie z tego sprawę. I wszyscy śmialiśmy się, a potem chodziliśmy na kremówki. Tak było, bo Mary czasem tak rzuci coś, chwilę zastanowienia. Ja to powiedziałam? No właśnie. Takie, to nie miało wyjść z moich ust. To miało być tak w mojej główce. Mm-hmm. A propos historii zasłyszanych z łazienki. Otóż teraz mieszkamy w bloku. A ja, mieszkając w bloku całe życie, nasłuchałam się już różnych dziwnych rzeczy. Ale co kraj, to obyczaj. Najwyraźniej. I w naszym bloku... W naszym bloku generalnie jest w klatce stosunkowo niewiele rodzin, ponieważ są tylko dwa mieszkania na piętrze. Są trzy czy cztery piętra. Są po trzy mieszkania. Dwa mieszkania są. Więc jest stosunkowo niewiele ludzi tak naprawdę. I wszystko słychać z łazienki. I czasami, jeżeli ja liczę, że ci ludzie słyszą od nas takie same rzeczy, jak my słyszymy od nich. Mhm. Pierwsza historia. Siedzę sobie kiedyś w łazience, nie wiem, czeszę włoski i nagle słyszę, zostaw moje parówki! I tyle, i cisza, nie? Żadnej odpowiedzi. Ktoś został zabity. Żadnej odpowiedzi, żadnej riposty, niczego. Po prostu zostaw moje parówki. I kropka. Chociaż Kuba miał ostatnio lepszą historię. Ona jest trochę disgusting, ale bawi mnie do dziś. Nie bądźcie, trigger warning, to będzie obrzydliwie. Może troszkę. Aczkolwiek, no w każdym razie... Warto było. Tak, warto. Siedzę sobie w łazience również. Czytam prasę. Prasę czyta, o Boże! Tak. I w pewnym momencie słychać dźwięk bardzo, ale to bardzo intensywnego rozwolnienia. Generalnie poszła cała orkiestra w ruch z czyjegoś annusa. I wszystko spoko. Takie rzeczy się słyszy zawsze. Gdyby nie fakt, że po tym, co zostało wydobyte z człowieka, kobiecym głosem było powiedziane: o kurwa. Musiałem się powstrzymać, zewrzeć zbieraczy odbytnicy. Wyszedłem z łazienki i mówię: Mary, słuchaj, mam historię. Wszyscy się śmialiśmy i dokazywaliśmy. A potem dalej chodziliśmy na kremówki. Także my lubimy nasze historie z bloku. Tak. Przez to, że my słuchamy
Dużo muzyki pokroju Evanescence, pokroju Nightwisha. Emofaza is back. Tak, to nasi sąsiedzi też zaczęli słuchać. Tak, ostatnio nasi sąsiedzi odpalili Evanescence w Wielkanoc w ogóle i ja tak siedzę w domu i wake me up inside. Tak. Save me. Pozdrawiamy wszystkich fanów Wajnów. Tak, pozdrawiamy serdecznie. Może ktoś jeszcze to znał. Może ktoś jeszcze zna Wajny. Także my się w ten sposób bawimy. W ten sposób spędzamy swój czas. Tak. W sumie... głównie siedzimy w biurze. Tak. Trochę czasu spędzamy w kuchni. Lubimy jeść sobie obiady przy naszym małym stole w kuchni. Tak. Mamy wielki stół w salonie, nie szkodzi. To znaczy, w salonie siedzimy jak goście przychodzą. Tak. Głównie. Tak. No. Rzadko kiedy tam w ogóle światło zapalamy. Tam jest tylko taka mała lampka, żeby się psy nie zabijały o koty. Albo my o psy Albo i koty. Albo my o psy i koty. I tyle. Ewentualnie chodzimy tam codziennie, żeby odkurzać, bo koty wyrzucają ziemię z kwiatków. I tak to u nas wygląda. Oczywiście czasem jest tak, że ja idę do pokoju i coś robię i gram. Czasem jest tak, że Mary bierze Switcha i idzie do pokoju i ogarnia swoją wyspę w Animal Crossing. Jakby mamy swoją przestrzeń życiową. Respektujemy swoją przestrzeń życiową. I to w sumie tyle. A to, że tak to wygląda na vlogach, wiecie, no jakby... Trudno by było, żeby wyglądało inaczej. To znaczy, my nic nie robimy z przymusu. No. To jest najważniejsze, że my po prostu spędzamy ze sobą czas, integrujemy się jakoś, robimy rzeczy wspólnie, bo lubimy. Nie wiem, jakieś wyjazdy do Katowic, wyjście do sklepu. Pielgrzymka do Stokrotki. Pielgrzymka do Stokrotki. Jezu, dzisiaj przegięliśmy pałę grubo, nie? Dzisiaj wróciliśmy z 4 siatami z Stokrotki. Tak. Bo generalnie przez weekend wypróżniliśmy całą lodówkę. Tam nawet światła nie było w tej pomijając lodówce. Pomijając fakt, że taka sama sytuacja zaopatrzeniowa miała miejsce na weekend wielkanocny, dobrze nam poszło generalnie. Nie wiem, w którym momencie zapomnieliśmy o tym, żeby, nie wiem, kupić chleb. Papier toaletowy. Papier toaletowy. Kuba biegł do nocnego po papier toaletowy, a babka chciała mu dać jedną rolkę. Tak, mówię, przychodzę. Dzień dobry, poproszę to. I jeszcze papier toaletowy. Ona mi przychodzi z jedną rolką, a ja mówię... Ale poproszę całe opakowanie. Rzuciła tak tą rolką z pogardą, weszła po schódkach. Rolka rzucona z pogardą. Tak, weszła po schódkach, potem całą paczkę pod nosem robiła, rzuciła mi całą tą paczkę. Takie dzień dobry, dziękuję za papier dwustronny, kuźwa warstwowy. Papier dwustronny. Papier dwustronny. Trzeba to patentować. Ja bardzo cenię sobie życie z tobą. Ojej. Nie wiem, jak ty to odbierasz. Ja też, bo uważam, że naprawdę mamy dobrą symbiozę między sobą i uważam, że nasza przełęcz, bo to jest cytat z Wiedźmina, ładna ta nasza przełęcz, uważam, że nasza przełęcz jest zajebista i że sobie tu bardzo dobrze radzimy. Poza tym jest mi fajnie tu z tobą, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem. Nie tutaj się do mnie. Tutaj się nachylałam się do Nachylasz niego. Nachylasz się? Mam się pasować na rycerza? Nie twoim mieczem. No. No i tak to wygląda. No i tak to wygląda. Z takich śmiesznych rzeczy jeszcze, jeżeli chodzi o dogadywanie się, no to tak myślę, że to akurat często się zdarza u ludzi. Jakieś tam, nie wiem, zmiany w mieszkaniu, nie wiem, powieszenie półki, w tym miejscu, jakby ja pytam Mary, czy może być w tym miejscu półka, ale Mary mówi, że i tak może być, bo wie, że i tak jest w miejscu, w którym ona chciała, żeby ta półka była. I tak to co? Nie wiem, jak robimy jakieś zakupy? Pomijam fakt, że jakby mnie Kuba wysłał po prezerwatywy, to bym mu przyniosła. Tak. Słuchaj, ja ci przynoszę wkładki. I podpaski. I podpaski. Przynosisz, jesteś dobrym człowiekiem. Ja się tego nie wstydzę. Ja wychodzę z Rossmana uśmiechnięty z podpaskami pod pachą. Ludzie się patrzą w ogóle. Ja tego nie rozumiem do tej pory. Jakby żyjemy w XXI wieku, a ludzie... Czemu miałabyś kupować mi prezerwatywy? No nie wiem. Co? Faceci nie noszą podpasek. Pieluchy też bym ci przyniosła, jakbyś potrzebował. Legit, legit. Legit, legit.
Aczkolwiek, czy to źle? Nie, uważam, że nie, dlatego że czasami, zwłaszcza jak idziesz po podpaski, oznacza to, iż ja czuję się źle i leżę w łóżeczku i smutam się. O mój Boże, nie otworzyłam mojej Milki Mlecznej. No nie. Wow. Trzeba dobrze. To naprawić. Tak, trzeba to naprawić. Chodzi, jeżeli Kubę wysyłam do Rossmana, to jest to zazwyczaj wtedy, kiedy jestem smutnym małym muminkiem, który nie chce wychodzić z łóżka. Ja bardzo sobie cenię, że mogę cię po prostu poprosić o takie rzeczy. No, jakby my rozumiemy nawzajem siebie, że czasami żadna z nas nie chce nic robić. I ja w ogóle zauważyłem, że od jakiegoś czasu głównie ja wychodzę z psami, a głównie ty robisz kuwety. No. No chyba, że masz okres, nie możesz się schylić, bo pierdalniesz tak ostatnio w wannę. Wyszedłem z domu... Na 2 minuty. Nie, na 10 minut byłem z psami na dworze. Wracam do domu, Mary nie ma w biurze. Mówię, okej, wiem, że ma okres, ale mówię, coś jest nie w porządku. Wchodzę do pokoju, do jej pokoju, ona leży taka rozwalona na łóżku, miska przy łóżku. Ja mówię, o kurwa. Mary, co się stało? A zemdlałam, XD. XD. Walnęłam się o wannę, XD. Dobrze, że nie umarłam, XD. Pierwszy raz od czasów gimnazjum przydarzyło mi się umrzeć. Przydarzyło mi się zemdleć od okresu. I akurat wtedy, kiedy nie było nikogo w domu. Po prostu perfect timing. Szewski jest po Może prostu. Następnym razem, jak będziesz chciała gdzieś wstawać, jak nikogo nie będzie w domu, będziesz tak bardzo źle się czuła, to nie wstawaj. Jest to jakieś rozwiązanie. Tak, ale ja poszłam, bo mi było strasznie niedobrze. Masz kosz, albo okno. Masz kosz. Tu tak, ale w pokoju nie miałam kosza. No to tu możesz przez okno następnym razem. Ja nie widzę problemu. Posprząta się. Tak, więc to było bardzo ciekawy wieczór mojego życia. Ja tutaj już szybko z lekami. Picie, co chcesz, rzucam koty, niech leczą. Niech leczą. A Jaskierek taki rzucony na mnie. Pomocy, help. Jaskierek, kuźwa, wyrodne dziecko, bankart jeden. You're a bastard, Jon Snow. Tak jest. No, pomijając fakt tego, że Mary mi zebrała psy. Ale nie zrobiłam tego specjalnie. Ja powiedziałam mojej mamie, jak mój piesek odszedł, bo mój piesek odszedł kilka miesięcy temu, to będą 2 czy 3 miesiące już. No. No, że ja już pieski w życiu miałam, że jestem człowiekiem od kotków. I teraz mając przez większość życia psa, teraz mając koty przez ten, ja po prostu zdałam sobie sprawę, że jestem człowiekiem od kotków. Ja kocham wszystko, oprócz pijawek, ale jestem człowiekiem od kotków. A psy postanowiły inaczej. Pewnego dnia Mary się obudziła i one zaczęły za nią chodzić do biura, siedzieć przy niej. Nie może się Mary odsunąć, bo w tym momencie na przykład ma Mortiego rozwalonego za sobą. Tak. Jak pracuje, to się leżą pod biurkiem i mi psy leżą. Psy do mnie przychodzą tylko jak chcą iść na dwór, albo jak idę spać, bo jak idę spać, to śpią ze mną, bo mają swoje legowisko w pokoju i śpią, a tak to cały czas spędzają przy Mary. No. I Morty jest moim obrońcą. Morty jest obrońcą. Jeśli nie kojarzycie, Morty to jest taki nasz... Koń. Koń. On jest bardzo podobny do owczarka niemieckiego. No i trochę ma huskiego, jeżeli chodzi o twarz, w sensie o oczy i darcie mordy. Tak, no bo no taki to jest rescue dog generalnie, nie? Tak. No i on jest moim obrońcą. Jak przyszedł kiedyś facet z gazowni, a Morty stanął przede mną i był jak, musisz, żeby dojść do niej, musisz przejść przeze mnie. I tak najlepiej, jak był gościu spisywać liczniki, pyta się mnie, weźmie pani pieski? A ja mówię, nie, jak wezmę pieski, to, przy najbliższej okazji, jak pan się do mnie zbliży, to one pana zagryzą. A pan był trochę przerażony. Pan przeraźliwie spisywał liczniki. Pan przeraźliwie spisywał liczniki i szybko uciekał. Tak było. No. No i tak sobie żyjemy. Nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania? Nie, myślę, że nie. W ogóle tak się zastanawiam. Kiedyś się zastanawiałam, jak by to było, gdybyśmy pracowali w jednym miejscu. To by było... Nie wiemy, co nam przyszłość przyniesie. Nie wiemy, co nam przyszłość przyniesie, ale kiedyś w ogóle kiedy zastanawiałam się kiedyś
właśnie nad tym, jakby to było, gdybyśmy pracowali w jednym miejscu, ale patrząc na nas, to by była bardzo płynna współpraca. No. No, to by było taki krąg, po prostu taka pędla, która sobie lata, lata. Mm-hmm. To by było w sumie zajebiste, aczkolwiek... To by było takie, nie ma Mery, napisz do Kuby, nie ma Kuby, napisz do Mery. Tak, tak, ale bez skrajności pragnę dodać, po prostu... znaczy nie wiem, w sumie byłoby mi wszystko jedno, gdybyśmy razem pracowali. Ja pracuję z domu, Kuba obecnie nie pracuje, więc my i tak cały czas jesteśmy razem. No. Więc jakby Kuba pracował przy biurku, to jest dokładnie tak samo, jakby Kuba montował vloga przy biurku albo oglądał YouTube'a przy biurku. No. Więc to by było tak naprawdę... Czasem bym cię pisał na Teamsach. Hej, maleńka, wylizać cię pod biurkiem. Udało mi się tak. Ja bym ci powiedziała, uważaj, bo dostaniesz grzyba języka. Myślałem, że uważaj, bo mam screena. Uważaj, bo mam screena. A propos screenów. Pamiętajcie, moi drodzy, jak pracujecie w korporacji, to jest lifehack. Ja już pracowałam raz, dwa, trzy. Policzyłam na palce. Trójkę wybierz, panie. Umiesz liczyć. Umiem liczyć. Pracowałam w trzech korporacjach i powiem wam, moi drodzy, że jeżeli ktoś jest napastliwy, chamski albo niemiły, trzeba robić screeny. Trzeba robić screeny i to jest może okropne, ale tak działa polityka dużej firmy. Jeżeli ktoś cię napastuje, ktoś cię nęka, ktoś jest dla ciebie chamski czy niemiły, wysyłasz screeny do swojego team lidera, a ten ktoś ma grubo przesrane. I to może brzmieć jak bycie kapusiem, ale tak naprawdę moim zdaniem to jest dbanie o swoją własną higienę pracy. To nawet nie o własne, tylko biorąc pod uwagę, że ten człowiek jest taki do ciebie, to równie dobrze może być do innych. A takie coś najzwyczajniej w świecie psuje workflow. Tak, dokładnie. I ludzie stają się insufficient i to nie ma sensu, więc jakby masz rację, że trzeba po prostu robić porządek z ludźmi, którzy nie są mili w pracy. Pracowałam w jednej z moich ulubionych firm i tam przejmowaliśmy rynek po ludziach ze Szwecji i ludzie ze Szwecji byli bardzo przyzwyczajeni, że pracują z ludźmi ze Szwecji, a nagle musieli pracować z jakimiś paziami z Polski i postanowili uprzykrzyć nam życie. Do tego stopnia, że będą po prostu roszczeniowymi milenialsami, którzy wyjeżdżają na nas z mordą, jak będą musieli poczekać na coś więcej niż godzinę. To była długa batalia, zanim oni zaczęli traktować nas jak ludzi i nie jak tanią siłę roboczą, ponieważ powszechnie w memach o korporacjach siłą roboczą tanią są Azjaci i Hindusi. I to jest po prostu memiczne. Ja tu nie dyskryminuję nikogo, tylko po prostu takie są memy. Takie są memy i zawsze tak było, że koszt utrzymania pracownika w krajach azjatyckich jest o wiele niższy, więc wszystkie jakieś tam masowe, jakieś tam oddziały, które przetwarzają bardzo dużo danych, zazwyczaj są właśnie w Azji. No, ale od jakiegoś czasu Polska jest taką samą tanią siłą roboczą. W sensie to nawet nie jest kwestia tego, tylko że my jesteśmy dobrze w outsourcingu. Też można tak powiedzieć, no. A czasami jak rozmawiamy z naszymi współpracownikami z innych krajów i sobie rozmawiamy a propos, nie wiem, życia, nie wiem, premii, jakichś takich udogodnień, to bardzo mocno można zauważyć, że jesteśmy już traktowani właśnie ten kraj niższy, dokładnie. Bo jeżeli chodzi o warunki, i ja w mojej firmie mam zajebiste warunki pracy. Ja jeżeli jesteśmy w Polsce, mam zajebiste warunki pracy i wszystko jest super, ale jak czasami rozmawiam z ludźmi z Londynu, to jest mi aż głupio. No. Tak jest, właśnie. Nie mam pojęcia, w którym momencie to się stało rozmową o korporacji. Ale macie w tym podcaście trochę... Znaczy w sumie macie w tym podcaście wyjaśnienie o nas. Tak. Trochę o pracy. Trochę o pracy. Trochę o życiu. Życiach, trochę śmiesznych historii. Tak. Trochę cringe'u. Trochę cringe'u. To, tak, to trochę cringe'u zdecydowanie mamy troszeczkę.
Fajnie do Was mówić znowu. Niedługo przygotujemy sobie kolejne odcinki, mam nadzieję. Będziemy sobie spisywać pomysły. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To w sumie będziemy kończyć. Ja byłam Mary, jeśli nie pamiętacie. Ja byłem Kuba. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa. Usłyszymy się w następnym odcinku. Tak jest. Pa, pa.